Cześć. Podobno sam Bóg, stwórca wszechświata, pilnie potrzebował skontaktować się z człowiekiem. Ciekawe w jakim celu? Co tak ważnego chciał nam przekazać? Podobno chciał nas wychować, uczynić nas bardziej moralnymi, lepszymi. W jaki sposób? Na czym polega ta lepszość, wyższość moralna? Zobaczmy na konkretnym przykładzie konkretnego osobnika, wielkiego miłośnika Biblii, obrońcę Biblii, który regularnie komentuje na moim kanale. Biblia zdaje się być treścią życia tego osobnika. Stale się na nią powołuje. Zobaczmy, co z tej Biblii wyciąga. Zobaczmy, jakim typem osoby trzeba być, aby rezonować z treścią biblijną. Aby otwarcie i bez żadnych zastrzeżeń przyjąć ten przekaz jako słowo samego najwyższego. W jednym z komentarzy pisze on: Bóg stworzył świat widzialny i niewidzialny. Ty zadajesz pytania, a ja wiem. Wszelkie zaś, i tutaj przytacza Biblię. Faktycznie takie słowa są w Biblii. On rezonuje z tymi słowami. Jemu to odpowiada. Nic go tutaj nie razi w tych słowach. Cytuję oto Biblię. Wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo podniebne, niechaj się was boi i lęka. Jemu to odpowiada, żeby inne istoty się nas bały. Pomimo, że strach jest cierpieniem samym w sobie. Jest potwornie dyskomfortowym uczuciem, a silny strach już jest cierpieniem. Wszystko, co się porusza na ziemi i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie. Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm. Tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko. Czy podzielasz moją opinię, że najpierw trzeba być psychopatą, aby zaakceptować te słowa? Bo ktoś, kto dobrze się czuje, komfortowo się czuje, z taką perspektywą, że inni mają się nas bać. Jemu to odpowiada. Uważa to za Boży porządek. Równie łatwo przychodzą takie oto słowa. Spokojnie, ty i twoja rodzina będzie dyndać na gałęzi. To pisze do mnie, pod wideo, w którym pokazuje się razem ze swoim synem. Oczywiście, jak najbardziej komentarz w duchu biblijnym. On się czuje komfortowo z tym, że ktoś się go boi. Dlatego komfortowo się czuje z Biblią, dlatego komfortowo czuje się formułując tego typu groźby karalne. No więc pytanie, co go nauczyła Biblia? Przecież zaczytuje się nią rzekomo dzień w dzień, bo faktycznie prawie codziennie komentuje, codziennie przytacza wersety. Co go blokuje, to codziennie ma już nowy profil założony, aby znów przedstawiać wszystkim wersety biblijne. Czy aby na pewno stwórcy wszechświata tak pilnie zależało, aby skontaktować się z ludzkością w takim celu, aby takich rzeczy nauczyć ludzkość, aby tą cenną informację ludzkości przekazać. Inni mają się was bać. Ty jesteś najważniejszy. Ty jesteś władcą tego świata. Tobie oddaję wszystko we władanie. Rzucam Tobie pod stopy. Może człowiek jest dla Boga Bogiem? Czego Biblia nauczyła na przykład tego człowieka? I czy naprawdę sam Stwórca aż potrzebował się pilnie skontaktować, żeby go tego nauczyć? Czy bez Biblii sam by nie doszedł do tego typu prostactwa i prymitywizmu? Bez Boga człowiek nie potrafił być agresywny tak sam z siebie? Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.